Czy zastanawialiście się, w co zagrać, co sprawdzić i do czego warto wrócić w listopadzie? Jesienne długie wieczory, smutna aura to najlepszy czas na chwytanie za koc, jakiegoś grzańca i zasiadanie do naszych ulubionych sieciówek. Witam Was bardzo serdecznie w premierach listopada. Z tej strony Xaurus i standardowo zachęcam Was do subskrypcji oraz lajka, jeżeli materiał okaże się przydatny i ciekawy. W komentarzach natomiast wspominajcie o tych premierach oraz większych dodatkach, o których my niestety mogliśmy zapomnieć. Zaczynajmy. Dzisiaj, to jest 3 listopada, ruszyło Call of Duty World War II i co by nie mówić, jest to dla nas, fanów sieciowych shooterów, jedna z ciekawszych premier. W końcu II wojna światowa, co prawda w barwach czarnoskórych nazistek, ale jednak o bardziej popularną serię strzelanek z rozbudowanym multi niestety trudno. Oczywiście gra kosztuje, jednak jeżeli poszperacie, to kupicie ją całkiem rozsądnie. 7 listopada. To na co czekacie od dawna i pytacie nas praktycznie ciągle. Kiedy mu Legends? Odpowiedź brzmi właśnie za kilka dni. Open Beta 7 listopada pozwoli zagrać w tego wyczekiwanego, choć może nie tak klimatycznego jak pierwowzór, hack and slasha. W przypadku tej gry wyczuwam jednak kolejki, więc polecam uzbroić się w cierpliwość przed logowaniem. Dzień później, czyli 8, premiera Battle Ride oraz jednoczesne przejście na free to play. O tej grze było już głośno od jakiegoś czasu. Jedna z najlepszych aren ostatnich miesięcy, która szybko zyskała rzeszę fanów. Krótkie mecze, fajna atmosfera, masę pozytywnych opinii na Steamie. Teraz to wszystko dostaniecie totalnie za free. No i znowu przeskakujemy tylko dobę, a wówczas 9 listopada, o ile kogoś to interesuje, pojawi się kolejny, 12 już sezon w Diablo 3. Kto wie, może do tego czasu dostaniemy jakieś ciekawe info w obrębie nowej, diabłowatej gry. Mamy przecież BlizzCon niebawem. Oby, oj, oby. Niemniej jednak póki co wiemy o istnieniu tylko trójki, a to z kolei oznacza, że trzeba nastawić się na nowy sezonik i kilka kosmetycznych głupotek w jego obrębie. Obficie wygląda 14 listopada. Wtedy rusza przykładowo premiera Iron Scythe, czyli nowego sieciowego shootera. Co tu więcej dodać? Po prostu kto chce strzelać, to do dzieła. Oprócz tego fantastyczny karciany tytuł, czyli Duelist, doczeka się kolejnego dodatku. Podobną akcję zobaczycie w Trove, czyli świetnym wokselowym MMO. Tutaj również otrzymujemy dodatek. Dzień później, czyli 15, wielka globalna premiera jednego z najlepszych mobilnych MMORPG-ów ostatnich tygodni, czyli Lineage 2 Revolution. I muszę przyznać z ręką na sercu, że ostatnio gram w sporo mobilek i ta jest naprawdę dobra. Postaramy się o stream z owej produkcji, jak również nowy materiał. Kto lubi gry na telefon, koniecznie musi sprawdzić owy tytuł. Oprócz tego na streamie pojawi się również CS 2D oraz World of Warships. Wszystko w tym miesiącu dzieje się z dnia na dzień, zatem 16 listopada konkretna premiera do konkretnej gry. Tannenberg, mówi wam to coś? To może inaczej. A znacie Verdun? Gra osadzona w klimatach wojen światowych z bardzo taktycznym podejściem do zabawy. Tannenberg to z kolei samodzielne rozszerzenie, które właśnie 16 listopada trafi do was i może ono być naprawdę kuszącą gratką właśnie dla fanów deko starszych wojen i deko starszego uzbrojenia. 17 listopada kolejna premiera, tym razem Open Beta Life is Feudal MMO i w zasadzie nic więcej dodawać tutaj nie trzeba. Ciekawy, wymagający, bardzo angażujący tytuł w klimatach średniowiecznych z naciskiem na nasze europejskie klimaty. 22 listopada startuje nowa wersja Combat Arms pod banderą nowego wydawcy, ale tego tytułu przedstawiać wam raczej nie trzeba. Podobnie jak Black Desert, którego zamknięta beta rusza w regionie C i również będziecie mogli ją spróbować. 24 listopada będziemy mieli premierę anglojęzycznego Phoenix Dynasty Online 2. Jest to sequel 10-letniego Phoenix Dynasty, które zostało zamknięte w nowej stylistyce, z nową formą i miejmy nadzieję nowym, świeżym podejściem do gatunku. Tutaj jednak obawiam się, że o ile izometryczny klimat jedynki można było kupić, to kolejnego azjatyckiego MMO 3D raczej nie przełkniemy tak łatwo. No i ostatnia większa premiera, 30 listopada, i to jest mój prywatny faworyt z jednej prostej przyczyny.
sięgnę po karciankę, która jest dla mnie cholernie istotnym elementem kilku lat mojego życia. Magic the Gathering Arena. Grałem w Planeswalkery długi czas, sporo kasy poszło na papierowe MTG i teraz dostaniemy karciankę właśnie w tym uniwersum, która, cóż, może okazać się świetna i mam nadzieję, że w odniesieniu do konkurencji będzie ona dużo bardziej wymagająca i zachowa swój staroszkolny, ciekawy i mroczny klimat. I to wszystkie premiery w tym miesiącu. Na co czekacie najbardziej, po co sięgniecie, a obok czego przejdziecie raczej obojętnie, a nawet będziecie tej premiery unikać? Dajcie koniecznie znać w komentarzach, nie zapomnijcie również o lajkaczu, jeżeli całość Wam się spodobała, jak i subie wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z kolejnymi materiałami oraz premierami. To tyle, cześć!